Witam wszystkich guardianów. Dzisiaj postaram się wam pomóc i przybliżyć, jak zrobić sleeper simulanta, którego potrzebujecie. To nie jest jakaś broń, która będzie zbędna na każdym jednym, no może nie każdym poza krotą, na większości rajdów będziecie go używać. Tak więc zaczynamy. Pierw wybieramy questa The Fierce Firewall, który znajduje się na ziemi. Podejrzewam, że... nie podejrzewam, bo nie jest obojętne, jest tylko hard. Dobra, teraz będzie skipnięcie filmu i przy końcu zacznę dalej wam opowiadać. I dobra, teraz zaczynamy z powrotem. Jak zobaczycie, zaraz zaczną wyskakiwać wam knighty hive'owe i takenowe. Spłonienie ich to jest kod, który wytłumaczę wam za chwilę. Będą cztery takie tury. Tak więc postaram się jak najszybciej to zrobić, żeby nie przeciągać czasu. Następna tura, trzecia. I ostatnia tura. I teraz wyjdzie boss. Thank you.
Jest bardzo łatwe do pokonania. I poszło. I wypadł wam silnik, jak widzicie, który dostaliście właśnie. Jak się to skończy, wyjdę na orbitę i pokażę wam powoli, jak działa kod. Ale musicie dać sekundę, oczywiście ładowanie Destiny. I proszę bardzo, teraz tak, pierwszy kod to będzie, jak widzieliście, hajwy pojawiały się pierwsze i hajwy są jedynką górną. Tekeny są dwójką, więc góra, dół, góra, góra, dół, dół, dół i góra, dół. Jeżeli dobrze wpisaliście kod, pojawi wam się submite passcode, sorry. I dostaniecie drugi kod, który będzie góra, dół, góra, góra. Sorry, że takie chwilowe przerwy, ale sam patrzę, bo zapisywałem sobie na kartce. Nie jest to łatwe, spamiętać je wszystkie. Ale pod filmem będziecie mieć zapisane. To był drugi kod. Teraz trzeci kod będzie góra, trzy razy dół, góra, trzy razy dół i dwa razy góra. Wpisany dobrze kod zawsze kończy się tak samo. I teraz będziemy mieć czwarty kod, to jest góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, góra i mamy zakończone. To jest w sumie pierwsza, najłatwiejsza część questu. Znaczy, wszystkie są łatwe. Żartuję. Teraz tak. Wybieramy questa na ziemi Shadow Call. Nie musicie kompletnie nic robić w tym questie. Po prostu lecicie na sam koniec w jak najszybszym tempie. Dlatego ja zmienię sobie na Strikera, bo będzie jeszcze szybciej. I jeżeli macie miecz, wystarczy wam miecz, żeby ubić trzech ostatnich bossów, ale to zaraz zobaczycie. A jak nie, to użyjcie Galahorna. Dobra, jesteśmy na końcu. Otwieramy tylko skrzynkę. Zesponią się trzy knighty. Pierwszy. Drugi. I trzeci. I to wszystko. Teraz dostaliśmy nową część
i w niej będziemy musieli zrobić tak. Misję wykonaną na Wenus, którą wam zaraz pokażę. Zniszczenie jednej heavy broni legendarnej lub egzotycznej. Warsat na Ziemi i Warsat na Księżycu. Tak samo Warsat na Marsie. Okej, i tu dostaniemy drugą część. Znaczy pierwszą, no. Żartuję. I pierwszą część. Wchodzimy na silnik trójkątem. Naciskamy. I tu te dwie części, no ja już heavy rozbroiłem, to tutaj jest pierwsza część, to jest heavy część.
I teraz zostaną jeszcze tylko trzy warsety. Dobra, tu będzie pierwszy warsztat, czyli lądujecie na ziemi, lewa strona i wysypisko samolotów, jak to ja zawsze mówię. Tu będzie pierwszy, który zrobicie. Jeżeli się nie mylę, są co pół godziny się pojawiają, tak więc trochę czasu wam zajmie, żeby wcelować się na to. Ja już jestem prawie przy końcówce. Chyba jeszcze coś zostało tu i będzie koniec zaraz. Mam nadzieję, że już słychać mnie wyraźnie, głośno, bo... Byłbym zadowolony z tej opcji, ale dobra, mniejsza o większość. Przejdźmy do konkretów. Wykonując ten warsztat, możemy wbić pierwszy plazma confinement control. Moduł. I robimy tak. I został teraz Księżyc i Mars. Tak więc będziemy poszukiwać dalej. Trochę to... Dobra, z jakoś mało mi znanych powodów Warsa 3 muszę robić drugi raz. Ze względu tego, że nie zapisało mi na filmiku. Przepraszam bardzo, byłby szybciej. No ale dobra, Warsat 3 znajdziemy w Ruin City. City or Town. Nie pamiętam tego. Ale i tak wszystko będziecie mieć wypisane pod filmikiem, pod spodem. Dobra, drugi warsztat. Jak widać na załączonym obrazku, mamy na Księżycu. Tak naprawdę na każdej lokacji może pojawić się warsztat. Najlepiej korzystać z apki na telefon. Lub chyba jest strona, ale nie jestem pewien. No ale dobra, w gruncie rzeczy. Kończymy drugi warsztat. Na filmiku pojawi się jako trzeci, trochę miszmasz będzie. Po tym warsztacie, jak wklepiemy wszystkie części w silnik, które były pokazane na poprzednich filmach, ze względu tego, że nie zapisał mi się filmik, muszę zrobić to bez tego. Lecimy na Towera. I oddajemy tą część, którą dostaliśmy Gunsmithowi. I Gunsmith każe nam czekać na następny dzień. I wracamy na następny dzień po resecie, co zobaczycie na filmiku następnym. Dobra, chłopaki i dziewczyny, tu zaczynamy ostatni etap questa. Jest... Powiedziałbym, jest po resecie, ale nie jest po resecie dla mnie ze względu tego, że robiłem na dwóch postaciach Sleeper Simulanta naraz. Akceptujemy questa. Na questie dostaliśmy The Freeze Firewall. Alan Sabre losowo dobierze wam osoby, które będą z wami grały. Albo możecie lecieć ze znajomymi. Ja coś tu muszę pozmieniać. Bronie, żeby się jakoś dostosować. LDRK i Galahorn. Zobaczymy, jak to pójdzie. Powinno pójść łatwo. Do tej pory wszystko szło git.
I tutaj za dużo się nie dzieje. Warto się schować na sekundę i załadować heavy. I można też zginąć. Mam nadzieję, że chłopakom pójdzie lepiej. Skończą to, bo dużo nie zostało, albo mnie podniosą. Prawdopodobnie zrobią to drugie. I poszło. I tak naprawdę to jest koniec. I mamy weapon frames. Musimy polecieć teraz na tower. I dobra, jesteśmy na towerze teraz. Tak więc tylko wystarczy podejść do Gunsmitha. I Gunsmith daje nam Sleeper Simulanta. I na tym koniec. Skończony quest. Dzięki bardzo za oglądanie całości i pamiętajcie, pod spodem, pod filmem prawdopodobnie po jakimś czasie, na następny dzień podejrzewam, wstawię cały opis, jak zrobić szczegółowo, na jakich arenach znajdziecie nazwy aren, kod, który będziecie potrzebować do Sleepera, tak więc nie przejmujcie się, wszystko będzie pod filmikiem. Dzięki bardzo za oglądanie, pozdrawiam.